Dzień dobry, Goran Andrianić, to telewizja w Polsce.pl, program. Mam do was pytanie, panowie, a panowie ze mną w studiu, pan Marek Pyza i pan Jacek Karnowski. Dzień dobry. Pytanie jest, czy Tusk przeprosi prezesa Kaczyńskiego? Jak wszyscy dobrze wiemy, prawnicy reprezentujący wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego przesłały przed tym weekendem, jeszcze dobrze mówię, do Donalda Tuska ostatecznie wezwanie przedsądowe, w którym domagają się spełnienia przez niego kilku świadczeń pod rygorem skierowania sprawy do sądu. Wezwanie, jak to dobrze wiemy, ma związek z wpisem, jaki Tusk zamieścił na Twitterze 19 kwietnia. Można zobaczyć ten wpis na Twitterze. Węgry chcą zablokować sankcje energetyczne przeciw Rosji. PiS chce sprzedać część naszego przemysłu naftowego Węgrom. Kaczyński twierdzi, że w USA sfałszowano wybory, a Morawiecki wspiera Le Pen i atakuje Unię. Plany pisane obcym alfabetem. No, cały tweet jest taka manipulacja, ale głównym kłopotem tym wszystkim jest to, że Kaczyński po prostu nie powiedział tego, co twierdzi Tusk, tak? Może by było dobrze zobaczyć, bo tutaj chodzi o wywiad, który Michał Karnowski prowadzi z prezesem, gdzie spadła ta słowa, ale nie ta słowa, o którym Tusk mówi, ale coś kompletnie innego. Może zobaczymy nagranie tego, tej rozmowy, tej szczęście tej rozmowy, poproszę. Jest bardzo wiele przykładów tego ograniczenia wolności. Dzisiaj w centrum uwagi jest to, co zdarzyło się w Stanach Zjednoczonych, odebranie głosu urzędującemu prezydentowi, ale przecież różnego rodzaju działania, które zmierzają do tego, by ludzie o poglądach konserwatywnych, bo tak to w tej chwili na świecie wygląda, nie mogli się wypowiadać, nie mogli się bezpiecznie wypowiadać, ponosili jakieś negatywne konsekwencje, często daleko idące, dzisiaj bywa nawet, że karne. Znaczy, jak zobaczyliśmy, żadna słowa o sfałszowaniu wyborów w Stanach Zjednoczonych nie padła, coś kompletnie innego. I teraz prezes Kaczyński domaga się, by Tusk w ciągu 24 godzin od chwili otrzymania wezwania zamieścił na swoim Twitterze koncie przeproszyny. Dodatkowo w ciągu maksymalnie 3 dni szef PO ma wypłacić 10 tysięcy złotych na Caritas Polska i to na rzecz pomocy uchodźcom z Ukrainy. I ma stawić takie przeproszyny, które mają taką brzmieć. Przepraszam Jarosława Kaczyńskiego za to, że w moim wypisie na portalu Twitter z 19 kwietnia fałszywe przypisałem utwierdzenie, że w Stanach Zjednoczonych sfałszowano wybory. W rzeczywistości Jarosław Kaczyński takiego poglądu nie prezentował, a tym samym bezprawnie naruszyłem jego dobre imię. Tak mają brzmiać przeproszyny. Jak teraz wygląda, Tuskowi nie przychodzi do głowy spełnienie tych warunków. On to mówi, że się nie da zastraszyć. Nie mam żadnych wątpliwości, że PiS, partia Kaczyńskiego, wielu polityków tej partii wspierało Trumpa także w ten sposób, że sugerowano, aby albo wprost mówiono, że wybory w USA były nieuczciwe, prawdopodobnie sfałszowane. Ja nie pamiętam takie wystąpienie kogoś z PiSu. Czy no, PiS panowie nie, pamiętają? Nie, takie? No, czy to PiS był bardzo ostrożny w tym? Oczywiście no, PiS inwestował w relacje z Trumpem, ale powiedzmy, że z korzyścią dla Polski, no bo wobec Polski Trump był po prostu lojalny, tak? Ale tutaj moim zdaniem Tusk postępuje głupio, no bo nawet przy tych naszych sądach nie wydaje mi się możliwe, żeby Jarosław Kaczyński nie wygrał tego procesu. No jest to jednoznaczne przypisanie poglądu, który dana osoba nie wypowiedziała. My, Marku, dużo chodzimy po sądach. Oj, tak. Bywamy ciągani za właściwie wszystko. Stacje komercyjne miłujące pokój i miłość i przyjaźń wysyłają nam różnym osobom po 10 pozwów w jednej sprawie. I tak, tam gdzie uważamy, że mamy rację, walczymy do końca. No ale jeżeli ktoś nam wskaże ewidentny błąd, to my się godzimy na przeproszenie na łamach, no bo jeżeli ktoś się pomylił, przypisał fakt, który nie zaistniał, to nie ma co tutaj iść w zaparte, no trzeba przeprosić. A Tusk twierdzi, że to jest zastraszanie. Ja nie wiem, jaką on ma linię, no bo sądzi, że on to może, nie może tego wygrać. No Jarosław Kaczyński tego nie powiedział. Tam takie są... On musi to udowodnić, a jak udowodnić, jeszcze takiego no, wystąpienia nie było. Dopóki nie znajdzie takiej wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego, a chyba nie ma takiej... No nie ma takiej wypowiedzi. Nie znamy jej, no gdyby była, no to byśmy ją znali. Ale nie ma, w oczywisty tutaj, sposób. Tam były takie tropy w tej wymianie twitterowej, które wskazywały, że Tusk odwoływał się do tego wywiadu.
tego wywiadu. A w tym wywiadzie nie ma takiej wypowiedzi. Przesłuchane zostało to wielokrotnie i uważnie. Natomiast w jego twicie jest jasny zarzut pod adresem Jarosława Kaczyńskiego. Nie obozu, nie partii, tylko personalnie, konkretnie Jarosława Kaczyńskiego. Więc w takiej sytuacji składa się pozew albo kieruje wezwanie przedsądowe. Przeproś, wpłać, to nie będzie procesu. Jeśli tego nie zrobisz, no to przegrasz w sądzie po prostu. I jak odpowiada Donald Tusk? Bo to jest najciekawsze. On odpowiada tak jak zwykle. Że go nie interesuje, że to jest coś, jakaś kampania przeciwko niego. Znaczy, powiedzieć coś takiego, napisać to też, a potem to opisać jak grę polityczną przeciwko niego. Za bardzo się zapatrzył na okładkę Newsweeka chyba, która twierdzi, że ale to nie jest pierwszy raz, że tam na Twitterze on publikuje takie dziwne rzeczy. Czy to może naprawdę on ma tam takie... To jest nie pierwszy raz, kiedy Donald Tusk po prostu kłamie, no powiedzmy sobie wprost. To jest człowiek, o którym książki można by pisać, jak przeczy samemu sobie, mija się z prawdą, przeinacza fakty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast to, że on w odpowiedzi na wezwanie przedsądowe proponuje debatę z Jarosławem Kaczyńskim, no bo taka była jego reakcja, przecież tam chyba w Rzeszowie to się odbyło, został zapytany o to wezwanie, powiedział: Jarku, stańmy do debaty, nie bój się, porozmawiajmy. No, jeśli ktoś by mi zarzucił, jeśli ja bym komuś coś zarzucił, ktoś by mi przysłał pozew czy jakieś pismo przedsądowe, no to w życiu bym go nie zapraszał do debaty. To jest jakiś absurd. Tusk ma chyba obsesję na punkcie Jarosława Kaczyńskiego i takiej chęci zmierzenia się z nim przed kamerami. To jeszcze od roku 2007, tak? To w 2007 były te słynne debaty Tuska z Kaczyńskim, dobrze pamiętam? 2007, jesień. Po których powstawały internetowe piosenki z wklejanymi słowami Tuska. Wtedy, jak to przechwalał się, on wtedy wygrał ceny ziemniaków czy kurczaków. On wtedy tę debatę wygrał w dużej mierze dlatego, sztuczkami że Jarosław Kaczyński raz był po prostu chory tego dnia i po chorobą drugie dwa, i publicznością sprowadzono publiczność, która po prostu stała na Jarosławem inny czas. Znaczy, i krzyczała. Mówimy o polityku, który jak widzimy, znam nie po prostu mówi kłamstwa, w tym samym czasie napisał książkę, która ma na imię Szczere, ale co by było, znaczy on mówi o debacie, jaka debata, co by był esencja tej debaty? Nie ma sensu debatować, bo to nie jest człowiek dobrej woli. Słuchajcie, to jest facet, który w tym twicie pisze: scenariusze pisane obcym alfabetem. On to mówi, rozumiesz, scenariusze pisane obcym alfabetem, przecież to jest kabaret. No to jest facet, który się, wiesz, łasił do Niemców, no był ich politykiem, tak nie oszukujmy się, w Polsce, a żeby robić karierę na Zachodzie, zawarł faktycznie sojusz z Putinem. A teraz wiecie, co stwierdził? Posłuchajcie, trzeba zrobić wszystko, żeby się nie pozabijać. Ja nie pójdę na spacer na zarączkę z Jarosławem Kaczyńskim, ale chcę dać mu żyć. Nie będziemy żyli jak jedna rodzina, ale możemy żyć obok siebie. Mówi to facet, który... Tak, i to chciałem potem, jak dobrze, że to cytowałeś, bo to chciałem cytować, to dzisiaj powiedziano w Rzeszowie. Tak? Jak przegrał z Lechem Kaczyńskim, to rozpętał w Polsce wojnę domową, licząc, że w ten sposób dojdzie do władzy, i w 2007 doszedł. I teraz próbuje powtórzyć to samo. Im więcej dokłada do pieca wzajemnych konfliktów, tym częściej okrasza to takimi kompletnie fałszywymi deklaracjami o miłowaniu wszystkiego, no co istnieje. Pytania zaczynają się być kompletnie szyzofreniczne. Znaczy, z jednej strony mówi o życiu jednych obok drugich. Ja pamiętam, kiedy się wrócił do polskiej polityki, też mówił o tym, że chce zmienić retorykę polityczną w państwu, i potem znowu zaczęła ta sama retoryka totalnej opozycji, którą bronił od samego początku, i teraz mówi o życiu jeden obok drugiego, a cały czas kłamie i szerzy kłamstwa polityczne. Znaczy, nie ma żadnej pomysłu tego, żeby przeprosił albo wyjaśnił to, co powiedział fałszywe, tak? Tak. Dlatego trzeba się z nim spotykać niestety w sądzie i być może to go troszeczkę utemperuje. Ale też zadajmy sobie pytanie, kim dziś jest Donald Tusk? Facet, który za kilka tygodni będzie już zupełnie nikim, jak rozumiem, kiedy przestanie szefować Europejskiej Partii Ludowej. Tak. Będzie szefem, owszem, dużej partii w Rzeczpospolitej, ale który nawet nie zasiada w parlamencie.
który potrzebuje specjalnych przepustek, żeby do tego parlamentu wejść. On nie uczestniczy de facto w debacie publicznej, w tych wszystkich miejscach, w których zapadają najważniejsze decyzje dla państwa. Jego nie ma, ponieważ zdezerterował w roku 2014, zostawił Polskę w rękach Ewy Kopacz, która zresztą, o, to mi się przypomniało, miałem powiedzieć wcześniej, rok 2014. Ty ją bardzo lubiłeś tą panią premier, ona cię fascynowała moim zdaniem. Zastanawiałeś, jak to możliwe. Nie wiesz, jaki mam dzwonek w telefonie, pokażę ci po programie, puszczę ci. Natomiast rok 2014, Rosjanie zajmują Krym, wchodzą do Donbasu, Tusk zmienia skórę niczym wąż i staje się przestrzegającym przed Rosją na zachodzie Europy, a Kopacz to wszystko łagodzi. Ruscy kierują Iskandery do Kaliningradu, a Kopacz na to nie przejmujmy się. W ogóle tutaj przecież nie ma się czym martwić, to tylko taki gest z ich strony. To a propos Ewy Kopacz, no nagle Donald Tusk postanowił wrócić, ale no na razie jest nikim. Na razie może sobie tylko kontynuować rolę. To jest też ciekawa sytuacja. Ja myślę, że Tusk i w ogóle to środowisko jego okolo niego w ogóle nie jest świadome, co z Europejskiej Partii Ludowej dzieje. Jest taki przykład. Na przykład teraz były wybory parlamentarne w Słowenii. To jest szokujące. No, znaczy, Jansza, który jest, znaczy jego partia SDS jest członkiem Europejskiej Partii Ludowej. Europejska Partia Ludowa oficjalnie poparła Janszy. Nawet mówiła o tym, jakie martwi możliwość rosyjskiego wpływu na wyborach w Słowenii, a w tym samym czasie politycy z Koalicji Obywatelskiej, politycy z Platformy Obywatelskiej atakują Janszę i pokazują radość, że Jansza przegrał wybory. Bo nie wystarczy być oficjalnie w Europejskiej Partii Ludowej, trzeba jeszcze mieć taki coroczny stempelek na czole, wiesz, z Berlina i może z Paryża. Ale słuchajcie, tutaj jeszcze do Tuska. Profesor Waldemar Paruch, który właśnie udzielił obszernego wywiadu tygodnikowi Sieci. No ja miałem zaszczyt rozmawiać, więc tę rozmowę dobrze znam i ją polecam. I stwierdzał o przyszłej kampanii wyborczej. Będzie oparta na emocjach rozgrzanych do czerwoności. Tusk inaczej nie umie. To są wszystko próby rozedrgania emocji. On nie pokazuje programu, bo moim zdaniem on też nie ma nic do powiedzenia, a nie chce też nikogo zrażać w istocie, więc to będzie taka emocjonalna jatka, ale też dostrzeżmy jedno, że Tusk jednak został w Polsce zatrzymany po tym swoim powrocie. No, na tych 20% Platforma utknęła, nie bardzo widać, żeby mogła z tego wyjść. Uratował ją przed śmiercią i to koniec zasług. Znaczy wiesz, no, zdjął trochę tej czapy z Hołowni, no i to jest cała jego zasługa, no po prostu, bo Hołownia też szczerze mówiąc rozłożył łapki, specjalnie nie walczył, mówił dobra, miałem być przystawką, będę przystawką, tam no przez chwilę byłem liderem opozycji, wystarczy, nie narażę się. Zobaczymy, co się zastanie za tym wyzwaniem, bo teraz cytuję teraz Krzysztofa Sobolewskiego, sekretarza generalnego Prawa i Sprawiedliwości, który wyjaśnił, co teraz, jaki jest następny okres, bo w wyzwaniu przedsądowym jest określony czas, w którym Donald Tusk powinien podjąć określone działania. Jeśli tego nie zrobi, a jak widzimy nie robi, to będzie musiał przed sądem udowodnić prawdziwość stwierdzenia za swojego tweeta. Nie udowodni tego, zatem zakładamy, że sąd będzie miał tutaj bardzo prostą drogę do wydania wyroku. Nie jest to żadne zastraszanie, tylko za kłamstwo po prostu się płaci. To, co nam zarzuca Donald Tusk, to można określić tak. Kłamca krzyczy, łapać kłamcę. Żaden z polityków PiS-u, których ja wiem, nie użył wprost takiego sformułowania, że wybory w Stanach Zjednoczonych zostały sfałszowane. To znaczy, to jest bardzo możliwe, że po prostu tutaj będzie wyrok i że będzie kara. Czy to, co się dzieje, może zmienić postawę, o której teraz Jacku mówisz, że wszystko będzie budowane tylko na emocjach. Ta kara może ich nauczyć jakiejś odpowiedzialności w tej całej dyskusji publicznej. Ale widzisz, tutaj jest moim zdaniem też wychodzi taki pseudoprofesjonalizm jednak tego Tuska. No jest wszystko takie napuszone, że zachodnie. A ja nie wiem, czy on rano wstaje, czy ktoś mu może przysyła te tweety, bo to też jest tak możliwe, że wiesz, że to ja jakiś tam grepserzy. To jest po prostu niesprawdzone, bo wiesz, bo oczywiście to jest sztuka bycia politykiem. Politycy naciągają, podkręcają, koloryzują. Jarosław Kaczyński w sprawie głupoty by procesu nie wytaczał, ale tu po prostu jest, bo to jest poważny zarzut. Twierdzenie, że Jarosław Kaczyński, lider obozu rządzącego, kwestionował legalność wyboru Trumpa w obecnych warunkach wojennych, nie jest sprawą błahą. I tutaj werdykt sądowy
jest istotny dla racji stanu. Po prostu gdyby ktoś ze Stanów Zjednoczonych podniósł, trzeba pokazać, zobaczcie, nawet polskie lewicowe sądy ukarały, czy stwierdziły, nie potwierdziły nieprawdziwość tego twierdzenia. To dobra, nie jest błahostka. Musimy kończyć. Bardzo dziękuję. Marek Pyza, Jacek Karnowski, Goran Andrianiś. To był program. Mam do was pytanie, panowie. Pozdrawiamy, do następnego razu.